najważniejsze środowisko społeczne to właśnie rodzina. 15 maja przypada Międzynarodowy Dzień Rodziny. Z tej okazji zapraszamy wszystkich dzisiaj do 19, jak pogoda pozwoli. Pozwoli. Bawimy się na całego. Mnóstwo atrakcji, pięknie przygotowana część gastronomiczna. Chyba już idzie nieźle, bo kolejeczka się stworzyła, czyli mamy dowód na to, że dania są przygotowane przepyszne. O atrakcjach powie pani kierownik placówki Junior, pani Kamila. Bardzo serdecznie dziękuję panu kierownikowi Mirosławowi. Jest mi niezmiernie miło was wszystkich powitać. Strasznie się cieszę, że są z nami podopieczni naszych MCPS-owych instytucji. Jest dzienny ośrodek adaptacyjny, jest warsztat terapii zajęciowej, jest centrum seniora, jest z nami środowiskowy dom samopomocy. Wszyscy nasi przyjaciele, z którymi od wielu lat wspólnie organizujemy właśnie ten piknik. I dla was do tej godziny 14 mamy zamkniętą formę. Teraz możecie wykorzystać te wszystkie atrakcje, które są. Później oczywiście mam nadzieję, że będziecie mogli z nami się również bawić aż do godziny 19. A atrakcji jest bardzo, bardzo dużo, bo we wszystkich namiotach programowych coś się dzieje. W namiocie środowiskowego domu samopomocy można wykonać kartki, serduszkę do ozdobienia, bo jak wiecie, już niedługo będzie Dzień Matki, przypominam, 26 maja, jeżeli ktoś zapomniał. Zaraz potem 1 czerwca jest Dzień Dziecka, 23 czerwca mamy Dzień Ojca, więc jest szansa na wykonanie prezentów właśnie dla najbliższych. W namiocie Centrum Seniora również można wykonać kwiatki, wiatraczki, laurki, słoiczki, rzeczy z masy solnej. Następny namiot to namiot Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego, który przygotował dla nas serca, a w warsztacie terapii zajęciowej możecie wykonać ornamenty ze sklejki, malowanie, wyszywanie. Jest z nami również Pawiańskie Centrum Medyczne, gdzie będzie można zbadać skład ciała. Jak ktoś się martwi, że ma za mało tłuszczu, to może się właśnie tam dowiedzieć. Można zmierzyć również ciśnienie. Jest również z nami doktor Marchewka, jakkolwiek ta nazwa może być myląca. Jest to zakład okulistyczny, gdzie każda osoba powyżej 16 roku życia może zbadać wzrok. Następnie jest oczywiście z nami zawsze grupa wolontarystyczna Agrafka. Są tam animacje, gry i zabawy dla dzieci. Są także dmuchańce. Mamy również dzisiaj minigolf, a także fotobudkę. Jeżeli chcecie mieć od razu zdjęcie ze swoimi najbliższymi, to zapraszamy. W fotobudce można właśnie takie zdjęcia wykonać. Także moc atrakcji dzisiaj przed nami, a jak już będziecie barczeni wykonywaniem tych wszystkich fantastycznych rzeczy, zapraszamy was na herbatę, kawę, na napoje zimne, na ciasta, chleb ze smalcem. Zapraszamy również na grilla, gdzie są serwowane kiełbaski i kaszanki. Dzieje się, dzieje i będzie się tak działo aż do godziny 19. I choć aura może trochę przewrotna, to jednak mam nadzieję, że wszyscy tutaj swoimi entuzjastycznymi twarzami rozweselicie nasze niebo i w pewnym momencie to słońce zaświeci. Czekałem, o jakich atrakcjach zapomni pani Kamila. Zapomniała tylko o dwóch słodkich. O wacie cukrowej i o chlebie także z miodem. Także o to, z tego też możecie w tej części gastronomicznej skorzystać. Oczywiście, że można. Pamiętajcie, żeby skorzystać z tego już po pomiarze cukru we krwi. A teraz, jak co roku, zapraszamy wykonawców z naszych ośrodków do przedstawienia tutaj swoich umiejętności wokalnych. Jako pierwszy będzie występował Dzienny Ośrodek Adaptacyjny. Serdecznie zapraszamy. Moja mama fajna jest, od dnia najlepiej wiem, gdy mi smutno jest i źle, zawsze przy mnie blisko jest. Bardzo kocham mnie, o mama,
nie ze mną w piłkę gra. Potata, potata, najlepiej wszystko wie. Potata, potata, tak bardzo kocha mnie. Potata, potata, najlepiej wszystko wie. Potata, potata, tak bardzo kocha mnie. Moja mama fajna jest, od dnia najlepiej wie. Gdy mi smutno jest i źle, zawsze przy mnie blisko jest. Bo mama najlepiej wszystko wie. Thank you.
siebie przestaliśmy mówić. Czy to tylko momentowe było nam sądzone, by znów spotkać się? W takiej chwili serce się nigdy nie myli, kiedy mówi kocham cię. Kierowniku, piknik rodzinny, rodzina, ach rodzina, to już wasza wieloletnia tradycja. To już kilkanaście lat. Zaczęło się od takiego pikniku na tratwie dla najmłodszych. Później zaproszono naszych przyjaciół niepełnosprawnych. Ta formuła się rozszerza. Od 4-5 lat zapraszamy rodziny z Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej, a od 3 zapraszamy wszystkie rodziny z całego miasta. Stąd ta nasza formuła rozszerza się z roku na rok. Nazwa pikniku, jak sama wskazuje, rodzina, ach rodzina, czyli impreza organizowana z okazji Światowego Dnia Rodziny. Tak jest, 15 maja. Oczywiście wszyscy pamiętają zawsze o Dniu Matki, o Dniu Dziecka. My chcieliśmy całość rodziny podkreślić i stąd w pierwszy piątek po 15 maja próbujemy na taką imprezę zapraszać wszystkich. Jaka jest idea, jaki jest cel imprezy? Żeby pokazać, że rodzina to jest czas wspólnie spędzony na zabawach, na czymś innym, nie tylko zapatrzenie w telefon, zapatrzenie w telewizor, ale że jest jakaś inna płaszczyzna, gdzie można pocieszyć się, pobyć razem z rodziną i w ten sposób tą rodzinę integrować. Dzisiaj wprawdzie nie ma piknikowej, słonecznej, ciepłej aury, ale jak widać humory dopisują i wszystkie atrakcje odbywają się zgodnie z planem. Tak, no tutaj mamy niezłomnych naszych przyjaciół, którzy rzeczywiście przyszli są. Mało tego, uważam, że o 11 jeszcze nam przekropiło, także ta pogoda jest przynajmniej możliwa do realizacji i stąd liczymy, że atmosferą, humorem, śpiewem pokonamy te chmury i że będzie coraz lepiej, a i w tej formule otwartej myślę, że dużo mieszkańców naszego miasta skorzysta z naszej oferty.